Nie będziesz miał Elohim cudzych przede mną. Nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Elohim twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Każdy z nas zna oczywiście treść 10 przykazań, jakie Bóg przekazał Mojżeszowi. Wskazówki moralne podarowano ludzkości. Tablice z tymi przekazaniami miały być przechowywane w Arce Przymierza. W tym momencie pojawia się jednak pewien poważny problem. Otóż jak się okazuje, ludzie mają zupełnie mylne wyobrażenie na temat 10 przykazań. Jeśli bowiem przeanalizujemy treść Biblii, to szybko dojdziemy do klarownej konkluzji. Według Biblii zarówno treść, jak i znaczenie 10 przykazań było kompletnie inne niż to, jakie istnieje w powszechnej świadomości. Zerknijmy zatem cytat po cytacie na prawdziwą historię 10 przykazań. W dzisiejszym filmie po raz kolejny zobaczymy, ile kwestii, które bierzemy za pewnik, w rzeczywistości w Biblii wyglądają zupełnie inaczej. Jedyne, co należy zrobić, to po prostu sięgnąć do tekstu źródłowego. Historia 10 przykazań naturalnie jest związana z postacią Mojżesza. Według Księgi Wyjścia, Bóg Jahwe, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu, postanowił uroczyście stąpić z nieba na górę Synaj. Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby ten oznaczył granicę koło góry, tak aby nikt nie śmiał do niej podejść, bo inaczej wielu ludzi przypłaciłoby to życiem. Następnie w 20 rozdziale Księgi Wyjścia Bóg przemawia do Izraelitów. To właśnie z tego fragmentu pochodzi słynne 10 przykazań, znanych też jako dekalog. W hebrajskim oryginale odpowiedni termin to Aseret Hadvarim, co dosłownie oznacza 10 słów lub też 10 powiedzeń czy 10 spraw. W Septuagincie, gdy Biblię tłumaczono na grecki, 10 słów przetłumaczono zatem na dekalog, co pochodzi od greckiego dekalogos. Zerknijmy zatem do 20 rozdziału Księgi Wyjścia i zobaczmy, co dokładnie Bóg powiedział Izraelitom. Odczytam wam to słowo w słowo i jak zobaczycie, cała treść jest znacznie bardziej rozbudowana niż znany nam dekalog. Skupmy się i posłuchajmy. Cytuję. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. W 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sama, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w 7 zaś dni odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i znał go za święty. Czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy. Ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Jak widzieliście, słowa, które wypowiedział Bóg Jahwe, są znacznie dłuższe niż te, które znamy z dekalogu. Między innymi Bóg bardzo wyraźnie podkreślił zakaz czynienia rzeźb czy obrazów, a także to, że jest Bogiem zazdrosnym. Gdybyśmy zatem mieli traktować te wszystkie słowa jako oryginalny dekalog, oryginalne 10 przykazań, to ich treść jest nieco dłuższa niż oficjalne 10 przykazań.
Ta sprawa jest jednak najmniejszym problemem. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę ani razu nie padły tutaj słowa 10 słów ani 10 przykazań. Bóg po prostu wydaje polecenia. To później z dzisiejszej perspektywy postrzegamy jako 10 przykazań. Co więcej, według Biblii Bóg wcale nie zakończył swojej przemowy na tych rzeczonych 10 przykazaniach. Przeciwnie, chwilę później Bóg kontynuuje swój monolog i podaje kolejne i kolejne przykazania. Między innymi dyktując Mojżeszowi prawo o ołtarzu, prawo karne, prawo rodzinne czy prawo moralne. W rzeczywistości w tradycji żydowskiej istnieje temat aż 613 przykazań, które łącznie Bóg miał przekazać w Torze. Teraz warto podkreślić, że w Biblii istnieje także drugi opis tego, co określamy jako 10 przykazań. Tym razem znajdziemy go w 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, od wersetu 6 do wersetu 21. Nie będę czytał wam całości, ponieważ te słowa są niemal identyczne. Religioznawcy zwracają uwagę na dwie różnice. Dekalog opisany w Księdze Powtórzonego Prawa inaczej opisuje kwestię szabatu. W Księdze Wyjścia czytaliśmy, że w 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dni odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i znał go za święty. Tymczasem w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg Twój ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan Bóg Twój strzec dnia szabatu. Druga różnica jest taka, że w Księdze Wyjścia najpierw Bóg mówi, aby nie pożądać żony bliźniego swego, a potem domu, podczas gdy w Księdze Powtórzonego Prawa jest odwrotnie. Generalnie jednak te różnice są znikome i dekalog z Księgi Wyjścia i dekalog z Księgi Powtórzonego Prawa są zasadniczo takie same. Warto nadmienić, że podział przykazań na konkretnych 10 bywa różny w zależności od wyznania. Jak czytamy w artykule 2066 Katechizmu Kościoła Katolickiego, podział i numeracja przykazań były różne w ciągu historii. Obecny katechizm jest zgodny z podziałem przykazań ustanowionym przez świętego Augustyna, który stał się tradycyjny w Kościele katolickim. Podobny podział jest w wyznaniach luterańskich. Ojcowie greccy opracowali nieco inny podział, który występuje w kościołach prawosławnych i wspólnotach reformowanych. To jednak marginalna kwestia, przejdźmy bowiem do ważniejszego tematu niż podział 10 przykazań. Jak widzieliśmy, Biblia dwukrotnie opisuje rzeczonych 10 przykazań, które później zostały wyszczególnione ze znacznie większej puli przykazań. Przypomnijmy sobie jednak, co się właściwie wydarzyło po tym, gdy Bóg wypowiedział przykazania do Izraelitów. Otóż w 24 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy następujące słowa. Pan rzekł do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue jego pomocnik i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Powiedział zaś tak do starszyzny: Pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto macie Aarona i Hura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obok przez 6 dni. W 7 dniu Pan przywołał Mojżesza spośrodka obłoku, a wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień poczerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez 40 dni i przez 40 nocy. Jak czytamy, Jahwe mówi do Mojżesza, czy da mu tablice kamienne, przykazania, które sam napisał. Nie mówi jednak konkretnie, jakie przykazania napisał. Później czytam, jak na górę Synaj wstępuje kawot, rydwan Boga, tłumaczony jako chwała Pana. Mojżesz pozostaje na górze przez 40 dni i 40 nocy. Tam wysłuchuje kolejnych instrukcji z ust Boga Jahwe. Na koniec 31 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy następujące słowa. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane palcem Bożym.
Jak widzimy, na zakończenie spotkania Bóg Jahwe daje Mojżeszowi dwie tablice kamienne, które zostały napisane palcem Bożym. Ponownie Biblia jednak nic nie mówi o ich treści. Każdy z nas pamięta, co się stało dalej. Otóż lud Izraela czekający u zbocza góry stał się niecierpliwy i zaczął oddawać cześć złotemu cielcowi. Kiedy Bóg Jahwe to zobaczył, rozpalił się gniewnie i powiedział do Mojżesza, że za karę wyniszczy ten lud. Mojżesz przebłagał jednak Boga do zmiany zdania. Jak czytamy? Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga wyrytym na tablicach. Ponownie czytamy zatem, że Mojżesz schodzi z góry, trzymając tablicę od Boga. Jednak nie wiemy, co właściwie zostało tam zapisane. A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. Mojżesz rozbija oryginalne tablice, a następnie wpada w furię żądne zemsty. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela. Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od innej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie. Kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około 3000 mężów. Jak zatem widzimy, Mojżesz cytuje Boga Jahwe, który pragnie zabić niewiernych Izraelitów. Biblia podaje wprost, że zabito 3000 ludzi. Następnie Mojżesz powraca na górę do Boga, a ten przechodzi do porządku dziennego nad tym, że właśnie zabito 3000 ludzi. Bóg nie ma również pretensji do Mojżesza o to, że ten rozbił oryginalne tablice. 34 rozdziale Księgi Wyjścia dochodzi do bardzo istotnego wydarzenia. Otóż na samym początku Bóg Jahwe mówi następujące słowa. Pan rzekł do Mojżesza: wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Zwróćmy uwagę na to, co powiedział Bóg Jahwe. Otóż Mojżesz ma wypisać te same słowa, które były na pierwszych potłuczonych tablicach. Jakie zatem były to słowa? Czy aby na pewno chodzi o te znane nam 10 przykazań? Zobaczmy zatem, co się stanie dalej. Bóg pojawia się bowiem przed Mojżeszem i zawiera z nim oficjalne przymierze. Posłuchajcie bardzo uważnie, ponieważ możecie się zdziwić tym, co za chwilę usłyszycie. Cytuję. Pan odpowiedział: oto ja zawieram przymierze wobec całego ludu Twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi u żadnych narodów. I ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które ja uczynię z Tobą, są straszne. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Tobie rozkazuję, a ja wypędzę przed Tobą Amorytę, Kananejczyka, Hetytę, Peryzytę, Chiwitę i Jebusytę. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród Was. Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery. Nie będziesz oddawał pokłonu Bogu obcemu, bo Pan ma na imię zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby gdy będą prawać nierząd z bogami obcymi, składać ofiary Bogom swoim, nie zaprosić cię do spożywania z ich ofiary. A także nie możesz brać ich córek za żonę dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi. Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. Zachowaj święto przaśników. Przez 7 dni będziesz jadł chleby przaśne, jak to ci poleciłem.
a uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu. Wszystko pierworodne do mnie należy, a także pierworodny samiec z bydła, wołów i owiec. Pierworodnego zaś osła wykupisz głową owcy, a jeśli byś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też pierworodnego syna swego i nie wolno się ukazać przede mną z pustymi rękami. Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa. Będziesz obchodził święto tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i święto zbiorów przy końcu roku. Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice. I nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem. I nic z ofiary paschalnej nie powinno pozostać na drugi dzień. Najlepsze z pierwocin z ziemi twojej winieneś przynieść do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Jak zatem widzimy, słowa, jakie wypowiada Jahwe, są inne niż te, które znamy w oficjalnych 10 przekazach. Stwierdza m.in., że wypędzi przed Izraelitami inne ludy. Rozkazuje burzyć cudze ołtarze, zabrania małżeństw z innymi ludami. Chce, aby wszystko, co pierworodne, należało do niego, a także, aby Izraelici przynosili do niego wszystko, co najlepsze z pierwocin ziemi. Nie można składać krwi jego ofiar razem z kwaszonym chlebem. Nie można też gotować koźlęcia w mleku jego matki. Następnie czytamy istotne słowa. Pan rzekł do Mojżesza: zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. I był tam Mojżesz u Pana 40 dni i 40 nocy i nie jadł chleba i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. Gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. O tym, że twarz Mojżesza promieniała po bliskim kontakcie z Bogiem, już kiedyś rozmawialiśmy. Skupmy się jednak na tym, co mówi Bóg. Otóż Bóg Jahwe rozkazuje, aby Mojżesz zapisał dokładnie te słowa. I to na podstawie dokładnie tych słów zawiera przymierze z Izraelem. Czytamy, że Mojżesz napisał na tablicach 10 słów słowa przymierza. Tym razem wreszcie w Biblii pojawia się termin 10 słów. Innymi słowy, według Księgi Wyjścia to właśnie te słowa przymierza znalazły się na tablicach przykazań, które następnie umieszczono w Arce Przymierza. Dekalog z małą ilością moralnych czy duchowych nakazów, a raczej rodzaj kontraktu zawiązanego pomiędzy Jahwe a ludem Izraela. Warto na przykład pamiętać, że według niektórych legend żydowskich tablice świadectwa miały być wykonane z lapis lazuli lub nawet z szafiru i wyglądały na niebieskie. Jednak według Biblii były to po prostu kamienne tablice. Bóg Jahwe chce być czczony jako jedyny Bóg i obiecuje zająć się ludem Izraelitów, jeśli ci w zamian będą spełniali określone czynności. Na tym według Księgi Wyjścia miałoby polegać przymierze. Ciekawa sprawa, prawda? Odczytałem wam to wszystko krok po kroku. I sami widzicie, jakie słowa według Biblii wchodziły w skład przymierza i z jakie słowa zostały spisane na tablicach świadectwa jako tak zwanych 10 słów. W tym całym zamieszaniu z pomocą przychodzą religioznawcy. Wskazują bowiem, że ten fragment Księgi Wyjścia identyfikuje zupełnie inną listę przykazań jako 10 przykazań. Ponieważ ten fragment nie zabrania morderstwa, cudzołóstwa czy kradzieży, ale zamiast tego dotyczy właściwego wielbienia i oddawania czci Jahwe. Niektórzy uczeni nazywają go tak zwanym dekalogiem rytualnym. Ujednoznaczają tym samym 10 przykazań tradycyjnego rozumienia jako tak zwany dekalog etyczny. Czyżby zatem istniały dwa różne zestawy 10 przykazań? Eksperci są w tej sprawie podzieleni. Jedna z propozycji jest taka, że dwa zestawy 10 przykazań mają różne autorstwo.
Tradycyjnie Księgę Wyjścia i Księgę Powtórzonego Prawa spisać miał Mojżesz. Jednak jak wiemy, nie ma nawet dowodów na to, że Mojżesz faktycznie jest postacią historyczną. Zdaniem biblistów te teksty prawdopodobnie zostały spisane kilkaset lat po czasach Mojżesza. Być może zatem dwaj różni autorzy przechowali dwa różne zestawy przekazań. Część biblistów, takich jak Norman Gottwald czy Frank Cross, wierząc, że Biblia odzwierciedla przesunięcie w czasie z nacisku na rytuał na nacisk na etykę, argumentowali, że dekalog rytualny został skomponowany wcześniej niż dekalog etyczny. Dopiero później spisano by oficjalnie znany nam dekalog z Księgi Powtórzonego Prawa i dopisano by go do Księgi Wyjścia. Późniejsi uczeni utrzymywali, że w rzeczywistości oba dekalogi to równolegle spisywane teksty. Niektórzy twierdzą nawet, że dekalog rytualny mógł powstać później. Biblista Richard Friedman uważa, że oba dekalogi zostały spisane przez różnych autorów. Co ciekawe, choć w Księdze Wyjścia 10 słów pojawia się właśnie przy kwestiach rytualnych, to w Księdze Powtórzonego Prawa już nie. W 10 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, werset 4 czytamy. A on napisał na tablicach pismem jak poprzednio 10 przykazań, które Pan do was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia i dał mi je Pan. A zgodnie z tym fragmentem 10 przykazań byłoby słowami wypowiedzianymi na samym początku spotkania na górze Synaj, tymi oficjalnymi. Jednak nie wiadomo, jak było naprawdę, ponieważ ten tekst mógł powstać po spisaniu dekalogu rytualnego. Tak zwana hipoteza dokumentów identyfikuje dekalog rytualny jako dzieło jachwistów z Królestwa Judy, a kodeks przymierza jako dzieło elohisty z Królestwa Izraela. Obaj mieli pisać niezależnie. Faktem natomiast jest to, że według Księgi Wyjścia na tablicach spisano dekalog rytualny, dotyczący tego, jak należy oddawać cześć i dbać o zachcianki Boga Jahwe. To przymierze ma praktyczne, fizyczne podstawy, nie mając wiele wspólnego z naukami etycznymi. Jest to rodzaj paktu zawartego przez dwie strony. Jahwe mówi Izraelitom, co ci mają dla niego zrobić, a w zamian on pomoże Izraelitom w walce z innymi narodami. Jak zatem widzimy, 10 przykazań to bardzo skomplikowany temat. Wydaje się, że mogły istnieć dwa różne zestawy dekalogu, a wbrew obiegowym opiniom tablice w Arce Przymierza wcale nie zawierały znanych nam przykazań. Przejdźmy jednak do ważniejszej części drugiej. Katechizm Kościoła Katolickiego w artykułach od 2059 do 2068 opisuje, że 10 przykazań jest drogą życia. Czytamy tam, że 10 słów wskazuje warunki życia wyzwolonego z niewoli grzechu. 10 przykazań określa wymagania miłości Boga i bliźniego. Sobór Trydencki naucza, że 10 przykazań obowiązuje chrześcijan i że człowiek jest nadal zobowiązany do ich przestrzegania. Przykazania nabierają pełnego znaczenia w ramach przymierza. Według Pisma Świętego moralne życie człowieka ma cały swój sens w przymierzu i poprzez przymierze. To wszystko to niewątpliwie piękne, kwieciste słowa. Jednak zastanówmy się nad kluczową kwestią. Jaki właściwie związek z tymi 10 przykazaniami, nawet jeśli byłyby nimi te oficjalnie nam znane, mieliby mieć jacykolwiek jako ludzie poza Izraelitami? Skąd myślę o tym, że 10 przykazań to przymierze Boga z ludźmi? Jeśli się nad tym chwilę zastanowimy, to odpowiedź jest tutaj oczywista. 10 przykazań bez względu na to, czy był to dekalog etyczny czy rytualny, czy też może oba naraz, odnosi się tylko i wyłącznie do Izraelitów. 10 przykazań to przymierze zawarte między Bogiem Jahwe a Izraelitami. Te przykazania nie dotyczyły nikogo innego. Biblia podaje to bardzo klarownie. Bóg Jahwe nie miał zamiaru zawierać żadnego przymierza z innymi ludźmi. Przeciwnie, czytaliśmy przecież, że obieca Izraelitom, iż wypędzi przed nimi inne ludy. Jak czytamy? Dekalog to zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przyjęty w zmienionej formie przez chrześcijan.
Tradycyjne rabiniczne wierzenia żydowskie głoszą, że przestrzeganie tych przekazań i innych mitzwot jest wymagane wyłącznie od narodu żydowskiego, a prawa obowiązujące ogólnie ludzkość są określone w 7 prawach Noego, z których kilka pokrywa się z 10 przekazaniami. Encyklopedia Britannica. Stanowią one opis warunków, jakie przyjęła społeczność Izraela w stosunku do Jahwe. Tradycyjne wierzenia żydowskie głoszą, że te przekazania spośród 613 odnoszą się wyłącznie do narodu żydowskiego, a prawa obowiązujące resztę ludzkości są określone w 7 prawach Noego. Sprawa jest bardzo prosta. Bóg Jahwe był zainteresowany wyłącznie Izraelitami. Stąd też w myśli żydowskiej istnieje rozróżnienie na przekazania dotyczące wyłącznie ich oraz na 7 praw Noego dotyczących całej ludzkości. To dopiero później, w toku powstania chrześcijaństwa, 10 przykazań zostało włączone w te religie. Te przykazania powinny jednak dotyczyć wyłącznie wyznawców judaizmu. Tak jak wam cytowałem, Bóg Jahwe za każdym razem podkreśla, że zawiązuje przymierze wyłącznie z Izraelitami, z tymi, których wyprowadził z ziemi egipskiej. Podkreśla również dobitnie, że wypędzi i wyniszczy inne ludy, takie jak Amoryci, Chetyci czy Kananejczycy. Jaki miałby to sens, gdyby Bóg Jahwe chciał zawrzeć uniwersalne przymierze? Jahwe był skoncentrowany wyłącznie na jednej grupie ludzi. Właśnie dlatego rozkazywał Izraelitom podbijać sąsiednie ludy i mordować ludność cywilną, niszcząc ich ołtarze i łupiąc ich majątek. Dla niego liczył się tylko ten jego jeden lud, a przykazania, które dyktował Izraelitom, odnosiły wyłącznie do nich. Zerknijmy jeszcze raz. Oto ja zawieram przymierze wobec całego ludu Twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi u żadnych narodów i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które ja uczynię z Tobą, są straszne. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Tobie rozkazuję. A ja wypędzę przed Tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzytę, Chiwitę i Jebusytę. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród Was. Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery. Mamy tutaj jasno napisane, z kim Jahwe zawiera przymierze. Idźmy jednak dalej, powracając do oficjalnego dekalogu. Czytamy tam kilka nowych moralnych typu: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, czy nie pożądaj żony bliźniego swego, czy żadnej rzeczy bliźniego. Bóg Jahwe zawierając przymierze z Izraelitami przekazał im szereg praw, nakazów i zakazów, które dotyczą ich społeczności. A za każdym razem, czytając polecenia Jahwe, widać, że on zwraca się i odnosi do Izraelitów. Swojej grupy ludzi, której podyktował klarowne prawa dotyczące właśnie ich. Izraelici mieli się zachowywać porządnie w stosunku do siebie, natomiast do innych ludów odnosiły się już inne zasady. Bardzo często takie, których konsekwencją było zabijanie i okradanie. To prowadzi nas do innych przykazań. Przykładowo, jak czytaliśmy w oficjalnym dekalogu, Bóg Jahwe surowo zabronił wykonywać jakichkolwiek rzeźb czy obrazów tego, co jest na niebie wysoko. Gdybyśmy, biorąc pod uwagę to, że chrześcijanie uważają, że te przekazania dotyczą także ich, chcieli odnieść to do tego, jak wyglądają współczesne kościoły, to niewątpliwie można skonkludować, że współcześni wierni nie stosują się do tego polecenia Boga. Przejdźmy jednak do 5 przykazania, znanego jako nie zabijaj. I tutaj po raz kolejny udaje się stworzyć mit dobrodusznego Boga, który miałby rzekomo zabraniać ludziom zabijać się nawzajem. Tymczasem, jak pamiętamy z wielu odcinków, Bóg Jahwe notorycznie sam zabijał ludzi, zarówno Izraelitów, jak i ich wrogów. Jak wskazują językoznawcy, bardziej adekwatnym odpowiednikiem hebrajskiego racach byłoby w języku polskim słowo mordować, a nie zabijać. W tym przykazaniu chodzi zatem o to samo, co chodziło w innych przykazaniach, o utrzymanie porządku w obozie Izraelitów. Tak samo jak Izraelici nie powinni się nawzajem okradać czy cudzołożyć, tak samo nie powinni się nawzajem mordować, przelewając niewinną krew. Bóg Jahwe nie miał bowiem nic przeciwko temu, aby Izraelici zabijali tych, którzy popełnili jakieś wykroczenia.
W rzeczywistości istnieje w Biblii cała długa lista dotycząca czynności, które zdaniem Boga Jahwe powinny skutkować śmiercią. Posłuchajmy, co powiedział jeden rozdział po tym, gdy wypowiedział zdanie nie zabijaj. Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią karany. W tym jednak wypadku, gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciekać. Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od tego ołtarza, aby ukarać śmiercią. Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. Jak zatem widzimy, Bóg Jahwe domagał się wyroku śmierci za wiele wykroczeń. Nie tylko za porwanie czy sprzedanie, ale nawet za uderzenie ojca lub matki, albo złorzeczenie ojcu lub matce. Z kolei w Księdze Kapłańskiej czytamy: ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią. Złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie. Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią, i cudzołożnik, i cudzołożnica. Ktokolwiek obcuje cielesnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca, będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Według Biblii istniał cały szereg zakazów, po których należało wykonać wyrok śmierci. Jeśli zatem popatrzymy tylko na tłumaczenie przykazania jako nie zabijaj, można by pomyśleć, że oto dobrotliwy Bóg wydaje polecenia ludziom, aby ci się wzajemnie nie zabijali. Jednak w rzeczywistości Bóg Jahwe wydał polecenie tylko Izraelitom, a nie całej ludzkości. A polecenie nie dotyczyło tego, aby w ogóle nie zabijać ludzi, tylko tego, aby nie mordować niewinnych. Za różne występki istniała bowiem kara śmierci. Na koniec warto pochylić się nad fundamentalną kwestią, o której opowiadałem wam już wielokrotnie. Zobaczmy bowiem pierwsze słowa Boga Jahwe. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Oczywiście w oryginale jest: ja jestem Jahwe, twój Elohim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych Elohim obok mnie. A dodatkowo, jak tutaj czytamy: nie będziesz oddawał pokłonu Bogu obcemu, bo Pan ma na imię zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Czyli nie będziesz oddawał pokłonu Elohim obcemu, bo Jahwe ma na imię zazdrosny, jest Elohim zazdrosnym. Zwróćmy uwagę, że na dzień dobry Jahwe mówi bardzo wyraźnie: ja jestem Jahwe, twój Elohim. Nie mówi, że jest on jedynym istniejącym Bogiem, tylko podkreśla swoje imię i swoją przynależność. Dodaje także: nie będziesz miał cudzych Elohim obok mnie. Tłumaczone czasem: nie będziesz miał cudzych Elohim przede mną. Innymi słowy, Jahwe nigdy nie mówi, że inni Elohim i inni bogowie nie istnieją. Przeciwnie, on zawsze mówi o nich w taki sposób, jakby istnieli, podobnie jak i on. Już kiedyś szczegółowo o tym rozmawialiśmy w firmie, czy według Biblii istnieją inni bogowie. Osoby religijne próbują sugerować, że to tylko ludziom wydawało się, że są inni bogowie, lub też, że czcili fałszywych, nieistniejących bogów. Jednak według Biblii Izraelici, w tym nawet istotni prorocy czy król Salomon, dobitnie czcili innych bogów i budowali im nawet posągi. A warto pamiętać, że mamy do czynienia z tymi samymi ludźmi, którzy mieli być w bliskim kontakcie z Bogiem, widząc go żywego w akcji, po czym sekundę później nagle mieliby czcić zupełnie nieistniejących fałszywych bogów. Rozkazy Jahwe były bardzo klarowne. Nigdy nie mówi, że inni bogowie Elohim nie istnieją. Zależało mu tylko na tym, aby Izraelici czcili wyłącznie Jego, Jahwe, a nie innych bogów Elohim. Na tym właśnie polegało całe przymierze.
tamtym okresie historycznym mieliśmy bowiem do czynienia z monolatrią, czyli z oddawaniem czci tylko jednemu Bogu przy jednoczesnym przekonaniu, że inni bogowie także istnieją. Zarówno Izraelici, jak i Jahwe zdawali sobie z tego sprawę. Stąd też na kartach Biblii Izraelici notorycznie odchodzili od kultu Jahwe, zaczynając czcić także innych bogów Elohim, takich jak Baal, Milkom, Kamosz czy Astarte. Na zakończenie musimy bowiem zrozumieć całą genezę historii 10 przykazań. Opowiadałem wam już o tym w wielu filmach, więc przypomnijmy w telegraficznym skrócie. W tamtych czasach na tamtym terytorium ludzie wierzyli w istnienie wielu bogów. Słowo Elohim, które występuje w języku ugaryckim, gdzie jest używane jako panteon bogów kananejskich, było konwencjonalnie wymawiane jako Elohim. Ci różni bogowie Elohim mieli nad sobą nadzorcę, który nazywał się El lub też Elion. Do dziś nie wiadomo jednak, czy był to ten sam Bóg, czy też dwóch różnych bogów. W każdym razie rzeczony El lub Elion podzielił ziemię na ludzkie narody, jak wskazuje profesor John Day, według tekstów kananejskich 70 synów El lub Elion było czczonych przez różne narody. Jak z kolei wskazuje ich profesor Mark Smith według Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 32, wersety 8-9, El lub Elion wyznaczył Jahwe jako Elohim rządzącego ludem Jakuba, czyli Izraelitami. W tamtym czasie, w tym miejscu na mapie, każde królestwo miało swojego własnego narodowego boga. Kemosz był bogiem Moabitów, Milkom bogiem Ammonitów, Kos bogiem Edomitów, a Jahwe bogiem Izraela. Każdy taki bóg zawierał przymierze ze swoim ludem, oficjalnie biorąc go pod swoje skrzydła. W tym wypadku Jahwe miał za zadanie zaopiekować się ludem Izraela. Stąd też wybrał przywódcę ludu, którym mianował Mojżesza. Następnie objawił się całemu ludowi Izraela i przekazał swoje prawa, nakazy oraz zakazy. W ten sposób doszło do zawarcia przymierza pomiędzy Jahwe, czyli jednym z bogów Elohim, a Izraelitami, czyli jednym z ludów zamieszkujących tamte tereny. Te przykazania były skierowane wyłącznie do Izraelitów, odnosiły się zarówno do kwestii etycznych, jak i rytualnych. Co do zasady, Jahwe obiecał pomagać Izraelitom, ale w zamian stawiał swoje żądania. Przeorganizował także całą społeczność, podając im zupełnie nowe prawa i obyczaje, a także wybierając kastę kapłanów, którzy jako jedyni obok Mojżesza mogli się do niego zbliżać. Osławione 10 przykazań było właśnie tego rodzaju paktem. Nigdy nie miało dotyczyć całej ludzkości. To było przymierze skoncentrowane na poprawie warunków życiowych Izraelitów, a także podbijaniu przez nich sąsiednich terytoriów. Właśnie dlatego Jahwe zwracał się wyłącznie do Izraelitów. Jego przykazania dotyczyły tego, jak Izraelici mieli zachowywać się między sobą. Natomiast co do innych ludów, zasady były zupełnie inne. Często krwawe, co kończyło się niekończącymi się w Biblii podbojami, kradzieżami i mordami, popełnionymi przez Izraelitów na sąsiednich ludach. Historia 10 przykazań dotyczyła zatem wyłącznie Izraelitów, tak jak wskazują na to współcześni Żydzi czy eksperci studiów religijnych. Dopiero wiele lat później, wraz z rozwojem chrześcijaństwa, te nowe religie wymagały spojrzenia na Stary Testament zgodnie z własnymi dogmatami. Pojawiła się potrzeba połączenia Starego Testamentu z nowymi przekazami Jezusa, a zatem sprawa była bardzo prosta. Bóg Jahwe, czyli w tym momencie już jedyny istniejący Bóg, dyktując 10 przykazań, przekazał nauki moralne, które należy rozszerzyć jako nauki dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Należało zatem dokonać ponownej interpretacji Starego Testamentu i wywnioskować, że inni bogowie Elohim nie istnieją, nawet jeśli Bóg Jahwe i żydowscy prorocy uważali inaczej. A 10 przykazań to coś, co należy zaadaptować i wciąż przestrzegać, nawet jeśli według Biblii dotyczyły wyłącznie Izraelitów. Przenosząc to do dzisiejszych czasów na nasz grunt, to trochę tak jakby, dajmy na to, Polską opiekował się Bóg Kemosz, Słowacją Bóg Kos, a Czechami Bóg Jahwe. Bóg Jahwe zawarłby zatem przymierze z Czechami, odnosząc się wyłącznie do nich. Następnie z jego rozkazu Czesi by nas atakowali, zabijali, okradali, a nasz kraj został bezdziesiątkowany. Po latach przyjęlibyśmy ich wiarę i zaczęlibyśmy czcić Boga Jahwe. A ludzie zaczęliby się odnosić do przykazań, jakie Jahwe powiedział tylko Czechom, twierdząc jednak, że powinno obowiązywać także nas, pomimo tego, że nas nie dotyczyły i że z jego rozkazu byliśmy dziesiątkowani.
Tak to właśnie wyglądało w tych dawnych czasach. Tysiące lat później inne ludy zaczęły przyjmować 10 przykazań jako coś, co powinno dotyczyć także ich, pomimo tego, że według Biblii w ogóle nie dotyczyły. Tego typu przymierza, prawa czy pakty pomiędzy ludźmi a Bogiem były w świecie starożytnym dosyć powszechne. Przymierze z Mojżeszem odzwierciedla inne starożytne traktaty, na przykład zawierane przez Chetytów, Egipcjan czy ludy Mezopotamii. A warunki traktatu obiecują ochronę ze strony Boga, jeśli grupa oddaje cześć danemu Bogu posłuszeństwem i ofiarami. Bogowie przekazywali ludziom prawa, które uznawali za stosowne. Warto również pamiętać, że zdaniem historyków nie wiadomo konkretnie, kto właściwie miał spisać 10 przykazań. Nie wiadomo, czy Mojżesz w ogóle istniał, tak samo nie wiadomo naturalnie, czy istniał Jahwe. To, co jednak wiadomo, to to, że historia 10 przykazań opisanych w Biblii wygląda kompletnie inaczej, niż wyobrażają to sobie przeciętni zjadacze chleba. To przymierze nie dotyczyło bowiem przymierza jedynego wszechmocnego Boga z ludzkością, a tylko jednego z bogów Elohim imieniem Jahwe jest tylko jednym narodem, czyli z Izraelitami. Przykazania dotyczyły tego, jak według Jahwe Izraelici powinni się zachowywać i jak Izraelici powinni służyć Bogu. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.